Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z Altindon kontynuujemy naszą historię. Chris? Jesteś tu? Powiem tak, popracowałem troszkę nad właśnie tymi dźwiękami muzyki. Dźwiękami muzyki, no tym odtwarzaniem muzyki w grze. Ze względu na to, że w pierwszym materiale pojawiły się prawa autorskie. Może przez to jest tak słaba klikalność. Znaczy się klikalność, oglądalność, no jak zwał, tak zwał. Drugą kwestią jest to, że poprawiłem, znaczy automatycznie ustawiłem sobie jeszcze raz te wyszukiwanie sterowników graficznych. Nie wiem, czy gierka wygląda ładniej, czy gorzej. To sobie porównam między pierwszym a drugim odcinkiem. I, że tak powiem, będę korygował, żeby gierka wyglądała dla was jak najlepiej, jak najprzyjemniej dla oka. Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? No, mamy telefonik. Elegancko jest. I co, sprawdźmy, pogrzebmy. Myszkuj czy zamknij torbę. Nie, no dobra, nie będziemy... Może jednak nie powinienem grzebać w rzeczach. Nie będziemy tacy szcipscy. Z reguły sam nie jestem, dlatego też bym odpuścił. Lojalność opiekuńczy dowcipny, Chris, okej. Okay. Leci na Ashley. A, właśnie. Znalazłem coś wypasionego. Co? To nie jest sam, a to jest zobaczyć. Ashley. Chodź, tędy. Gdzie? Tu niedaleko. Spodoba ci się. Mhm, no zobaczymy, czy mi się spodoba. Patrz na to. Okej, okay, poszukiwany. Myślisz, że wpadnie do. Pan Wiktor, mężczyzna 88 wzrostu. No, daj spokój, przez ostatnio widziany 16.03.1998. Poszukiwany w związku z podpaleniem pierwszego stopnia. Okej, okay, lipca 1998 roku został ten list gończy tak jakby wystawiony. A ciekawe, który mamy my rok? Wiecie, też mnie to ciekawi. No smartfony już były. Ta-da! Myślę, że w 98 smartfony nie były jakieś takie popularne. To myślę, że jest taki, nie wiem, 2005, 12. Ćwiczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie, ty pierwszy, Chuck. Dobra, no to lecimy. Tak, dobrze usłyszałem, wyciąg narciarski tu jest. I co robi strzelnica? Może dlatego, że nie każdy chce... Ciągle jeździ na nartach? A strzelnica, słuchajcie, zawsze moim zdaniem spoko. Spoko opcja, jeżeli chodzi o jakąś tam rozrywkę. A sam lubię chodzić na strzelnicę, postrzelać sobie, także... Polecam dzieciom. Wow, a to żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi. Gdzie chce? No, nie sądzę, mała. Oczywiście, że... Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. Żebym się popisał, no ale tutaj pocisk niezły. Nie, pamiętam totem z tym ptaszkiem i nie będę krzywdził zwierząt. Nie ma szans. To jest efekt motyla, to może się na mnie, że tak powiem, odegrać. Chris ci skopał zad. Ej, snajper, transport jedzie. Chwila już... Okej, okay, zobaczmy. Zaktualizowano status. Efekt motyla. Nie twój interes. Sam uszanowała prywatność Chrisa. Chris ucieszył się już ze spotkania. Sam. Chris postanowił nie zestrzelić wiewiórki. A co mi zrobiła biedna wiewiórka? Okej, okay, i tu mamy totemy. I fajnie, bo mamy... Dwa totemy. O, i właśnie, o tym mówiłem.
Nieznajomy. A, okej, okay. I tu mamy tą całą notatkę tego gościa w związku z tym podpaleniem. Rusz się, Chris, nasza bryka. Szczur z rudym ogonem. Efekt motyla jakiś. Jeszcze jeden. Aha, równowaga w przyrodzie nie została zachwiana. Dobra. Okej, okay, jest 19.11. Stacja kolejowa. Stacja, no tutaj wyciągu takiego linowego. Kurde. Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. A to dziwne. Zamknięte. Tak. Josh o to prosił, żeby ludzie nie łazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. No trochę słabo, no, ale w takich warunkach dla osoby, która nie miała się skryć. O, jaki dżentelmen. Wiecie, było późno, pewnie w nocy, nie miał się gdzie skryć. Zobaczył, że stacja kolejki linowej jest otwarta, więc sobie poszedł i się kimnął. Okej, okay, a co my tutaj jeszcze mamy? Mamy, co mamy? Myślałam, że wagonik jest... Monitoring, jacuzzi. Co poczekać? Huh? O, i stacja kolejowa. Ej, tam na początku była jakaś wanna. Nie ukryjecie tego, ja to widziałem. Ktoś tutaj sobie podgląda. Tata Josha. Ile to jeszcze potrwa? To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. A i ten bogaczy. Raptem kupili sobie górę. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Hotel i sanatorium. Okej, nic tam więcej nie ma. A kolejka jedzie. No, weź. Chris, idź. Ile to jeszcze potrwa? No widzisz, no to wszystko jasne. Rozumiesz, dlaczego jest tutaj strzelnica, żeby się po prostu nie nudzić, czekając na, no, wiesz, na wagonik. Miałem w planie tu zostać, walnąć w kimę, ale... Okej. Okej, myślałem, że to już cutscenka będzie, a to jeszcze muszę wejść do wagonika. Tak, tego ptaka znalazłem tam. Mam nadzieję, że w tej stacji całej kolejowej nie było żadnego totemu. Chciałbym znaleźć je wszystkie. No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicy. Josh serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjarany chyba w sumie nigdy. Dobrze. Moim zdaniem są dwie opcje. Albo zebrał ich po roku czasu, żeby się zemścić na nich. Albo rzeczywiście po prostu po żałobie, po roku czasu żałoby chciał jakoś, nie wiem, odreagować, spotkać się ze znajomym. No ja widzę to w ten sposób, nie widzę jakiejś tam jeszcze innej ścieżki. Wiesz, jak poznałem Josha? Nie. Okej, w trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak, siedzący obok Josha, strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simmons zaczęła dojrzewać 3 lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik, to kto wie? Możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak... Bum. Efekt motyla. Właśnie miałem to dodać. Efekt motyla. Że każda decyzja... Każde jakby ona nie miała głowy. Widziałem to. Każda decyzja ma jakieś tam swoją dalszą historię, tak? Jess, dziewczyna Majka, towarzyskość, ambicja, impulsywność. Mhm. Rety, 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 nowi ludzie, czas się przywitać. Mhm. To była górna chyba stacja, jakaś
kolejki, ale oczywiście pamiętajcie, szukamy to temów. Co jest, kurde? Jess, hej! Kupika, tutaj! Sam, jakiś z Chrisem. Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. No pewnie, że tak, zapraszam. Boże, byłem pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Ta, widzę. No. Świrrr. Ej! No. Co my tu mamy? Chris. No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris? I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Mikey'em zerwali. Ja z nim jestem. Okej, okay, nie wytłumaczyłem się z naszej decyzji, no ale wydawała mi się jak najbardziej rozsądna na spokojnie wytłumaczyć. Nie impulsywnie oddawaj to ani skrycie. Idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie. Inni też. Aha. No dobra, tutaj się troszkę speszyła. Ale tu jest widok. Normalnie dech zapiera. No widok czasem ładny. Zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Emily, dziewczyna mata. Inteligentna, zaradna, szczera. Szczerość. Szczera, szczerość. Bo wtedy chyba nie byłoby tam tak ładnie, wiesz? Matt, chłopak Emily. Uczynność. Niezawodność, aktywne. Dobra, no to trochę jest czerwony dywan i kwiaty? Dziwnie to jest tak opisane moim zdaniem, no ale wiecie. Mam ciary. Prawie tak aż się zatrzymuję i staram się zinterpretować. No tak. Co tam, dziwnie, co to w ogóle tam się odchromala? No nie będzie jak na zwykłej imprezie. Ale może będzie fajnie. O, teraz będzie o macie. Ciekawe, czy będzie tak samo napisane. O, chłopak Jess. Odwaga, porywczy, charyzma. Właśnie, powaga, porywczy i nagle taka charyzma. Takie. Cześć. No dobra, no niech będzie. Michael. Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, kur... Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? Chciałem tylko rozluźnić sytuację. Masz coś z garem? Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Taka nadęta. Przywitajmy się, czy zagroź? Odwal się, Mike. Nie psujmy tego. Dobra, nie psujmy tego. Michael. Kawa na ławę, dobra, bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie, więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, okej? Okay? Matt. Się wie. Łapie, nie chcę, żeby było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co, zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. A tak serio, to zwijam się. Muszę zejść do kolejki. Dobra, na razie. Nara. Dobra. Nara! Aż w mordę. Co jest? No niezręczna sytuacja. Możesz się dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no. I tak jest sam niósł. Ale czemu? No. Muszę znaleźć sam. Bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. A, dobra, niech idzie. Porząsiu, dobra.
Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze, kotku. Dzięki. Jakby to jakaś duża strata była, że ona z nami nie idzie i tak bagaże taszczył sam. Nic to w jego życiu nie zmieniło. Cały czas i tak jak niósł te dwa bagaże i tak je niesie. A tutaj kogo mamy? Ashley leci na Chrisa. A widzicie, czyli że on ich razem ku sobie ciągnie. I to jest kujon, ciekawska i wrażliwość. Proszę bardzo. Wiecie, mogę mieć dzisiaj trochę inne myślenie. Tak a propos właśnie tych... tych ich, nie wiem... No, hello. Zalet charakteru, ich opisów. Ze względu na to, że trochę się źle czuję, głowa mnie boli i mogę troszkę, że tak powiem, inaczej interpretować to wszystko, ale tu interpretuję dobrze, bo oni nie powinni się w zaułku migdalić do siebie. No, a rzeczy tak na moje oko to robią, rzeczywiście. No i co to, ciekawe, co teraz Matt? Pewnie będę miał wybór, patrząc na to, że będę mógł mu o tym powiedzieć, albo to jakoś przemilczeć. No ale mimo wszystko wiecie. O Jezu, Matt! Myślałem, że to się nie skończy. Spokojnie, sorki. Przepraszam. No, to był dobry żart. Jezus Maria, Matt! Znaczy się, chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio, O mój nie? Boże, wiesz co, Matt? Już. Spokojnie, strasznie przepraszam aż. Nie no, spoko, okej. Co tam oglądasz? Pamiętaj, to jest Ashley, a on to jest Matt. Chcę zobaczyć. Nie no, zachęćmy go. Niech zobaczy, co się jasne, z czym je. Proszę, szczególnie dlatego, że nie przepadam za Emily. Dobra. Już kurwa macie. Serio, Emily? Co to ma być? Hej, to pewnie nic nie znaczy. Nic? Tak myślisz? Znaczy... Z nią zawsze chodzi o coś, to M. Co nie? Nie wiem. Niech to szlak. No ona wygląda na taką, że musi mieć gdzieś zawsze jakąś korzyść z czegoś, bo inaczej to dla niej to jest... takie dupiane i mało warte. Jessica. Okej, wracamy do blondynki. Jess. Sam bym wybrał telefon. No, to teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku, jesteś otoczona. Kim jestem, wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? Biegnij do ławki. Kurde, mogłem w sumie zostawić, żeby dostała tą śnieżką jednak. Gdzie się chowasz, skowroneczku? Dobra, teraz mamy ulepioną śnieżkę, więc będzie... Bang! Panik! Prosto... O tak! Prosto w łeb. Kurde, teraz... O, jest ptaszek. Teraz zostawię. Jak będzie opcja, żeby uniknąć, to zostawię, żeby... Żeby zobaczyć, co się stanie. Nie masz. Niech będzie. Ale oczywiście Mattowi... Matt? Nie, Michael. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje... Teraz Michaelowi, że tak powiem, nie odpuszczę. Nie no, nie będę strzelał w ptaszka. Kuszące, ale jednak nie. Jemu nie odpuszczę. On ma dostać za każdym razem. Znajdę cię, Jess. I co wtedy? Starczy. O, nie. Już nie będę miał chyba okazji. Już po tobie. O, mam cię. Koniec. Ja wygrywam. I co, uległa? Chyba nie. Myślę, żebyś o tym wiedział.
dobra? Okej. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem. Ale w poprzednim odcinku było widać ewidentnie to, że ona do Majka, Jess do Majka, czuła dużą, dużą sympatię. Ulepmy Śnieżkę. Ulepmy Śnieżkę. Tak, trochę wiecie. Dobra, teraz dopiero ci pokażę. Co mi pokażesz? Cóż. Tak trochę inaczej. Mam pewien nic. No, że ona czuła chemię do niego. To było widać, jak oni knuli na Hanę. Wracamy do tym pokoju. Tak. I tam M w pewnym momencie podeszła. Cudownie i w ogóle. Wiesz, ja tu mogę zostać nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle, że tu zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak. No dobra, ktoś jeszcze jedzie w wagoniku. Czyli, że jakiś Henio, tutaj gazownik poprzedniego odcinka z nami jest. Witam ponownie. Dzień dobry, panie doktorze. Jest coraz gorzej. Widzę białe myszki. Poprzednim razem znaleźliśmy ledwie wierzchołek góry lodowej. No to teraz znajdźmy resztę. To mamy lód i możemy sobie drinka zrobić. Tym razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Ale... Weź książkę i przekartkuj. Nie panuje u mnie żaden niepokój. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię, u mnie tutaj na strychu jest wszystko w porządku. Tak mi się bynajmniej wydaje. To mnie może niepokoić, kobieta czy mężczyzna? No jestem mężczyzną, punkt widzenia faceta znam. No kobiety jest taki trochę bardziej taki skryty, no to uznajmy, że kobiety. Taki skryty, no taki nie do końca jest mi znany, wiecie o co chodzi. Tłum czy samolot? A jak ani to, ale muszę jedno wybrać. Samolot może spaść, może ulec awarii. No a w tłumie może ktoś cię okraść albo ci sprzedać kosę w żebra. Weźmy tłum. Lęk wysokości czy utonięcie? Ani to, ani też to. Podejście takie, że no dobra, tonie się trochę dłużej. Jakby spadając z wysokości, no to jest chwila, tak? Ale no weźmy, nie wiem, lęk wysokości. No dobra, niech będzie. O, węże czy szczury? Węże. Szczurów się nie boję w ogóle. Nie mam żadnych obaw. Broń palna czy noże? Noże. Niektórzy może boją się broni palnej. Węże. Pewnie przez pół gry będą mi towarzyszyć węże, których się nie boję. O, strach na wróble czy klaun? Strach na wróble. Mimo, że oglądałem niedawno It i tam był klaun, także... Krew i flaki czy kruki? Krew i flaki. No dobra. No nie przestraszyłeś. Nie. Przepraszam. Nie, właśnie nie przestraszyłeś mnie w ogóle. Dzięki, ale... W ogóle moja reakcja nie była jakoś... Spróbuj. O, jeszcze tiktaka mi da. Co przyspieszyć? Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. To co, jednak mam nie opowiadać? Wąż. Pająków się nie boję. Dobra, zrobimy to szybciej. Szczykawki, krew i flaki. A, igły. No dobra. Jeden pierun. No dobra, no robię to szybciej. No i nie wiem, zmienia coś w naszym badaniu. Czego się obawiam? No na pewno nie zombie. Bardziej stracha na wróble. Krew i flaki.
Krewi flaki w dalszym ciągu. Chyba, że ja dobrze, źle zinterpretowałem. To bardzo ciekawe. Zadanie. Ale czy wydaje mi się, że dobrze. Że odpowiadasz tak sumiennie. No a nie? Nawet polegałem na instynkcie, robiłem to szybciej. Podroby. No niezła mieszanka, nie? To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. Nie wiem, co ty w piątek w nocy robisz. Niestety skończył się czas, ale obiecuję, znów pogadamy. Dobra. Czekam. Aż mnie to ciekawi. Ciekawi mnie dalszy przebieg po prostu mojego badania. Bo mam wrażenie, że on jest psychiatrą albo psychologiem. To jest jedno z dwóch. I po prostu bada mój, nie wiem, mój lęk, mój strach, przed czym mam obawy. Zazdrość. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Ta? W sumie też tak mam. Josh. Upór, kreatywność, żywiołowość. Okej. Okay. Brat Honey i Beth. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinna się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że drobne zostawiłem w innej kurtce. Ups. Cześć ludzie. Jak wspinaczka? Spoko. Tak sobie, ale kit z tym. Dobrze ci widzieć. A temu co? No Matt widać, że jest oburzony, obrażony i zniesmaczony tą sytuacją, która zaistniała z M i Mattem. Nie Mattem, Michaelem. Matt i Michael będą to dwie osoby, które będą mi się cały czas mylić. Matt i Emily. Wszystko w porządku. Okaż troskę może. Ej, u ciebie w porzo? Musi ci być bardzo ciężko bez sióstr. Przestań. Chodziło mi o to, wiem, że... Wiem o co. U mnie już wszystko okej, okay, serio. Chcę, żebyśmy po prostu fajnie spędzili czas. Wiesz, jak za dawnych lat. Trochę tak jakby był naćpany, mam wrażenie. Cholerny szajs. Zamarz? A jakże? I mam wrażenie, że kijową odpowiedź wybrałem. Gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. Panie przodem wodzu. Nie no, creepy jest, jest taki, taki bez emocji, taki zaspany cały czas. Cześć, Aż. Cześć, Chris. Co słychać? Pewny siebie, to... bo oni się musimy? Sobie podobają, więc w porządku. Bądźmy pewni siebie. Chętnie bym się porządnie ogrzała przy kominku. Tak, no całkiem niezły pomysł. Okej, okay, pójdźmy zobaczyć, porozmawiajmy z Mattem. Matt, Michael, pamiętaj, Michael jest ten, który już posuwał Emily, a on dopiero będzie. Ciężki sezon, co? Tak, to będę interpretował. Coś w tym guście. Jak się masz? Przyjacielstwo zapytajmy. Niektórzy to są... Niby ich znasz. Okej. Okay. No, Chris wie, o co mniej więcej już chodzi. Już takie, wiecie, okej. Okay. Gadałeś z Ashley? Tak. Fajnie, fajnie. I jak się... A sam? Miewa? W porządku. A co? Tak pytam. Wyczuwam tutaj też jakieś napięcie, wam powiem. Nie jestem do końca tego napięcia jakoś pewien. Nie wiem, o co tutaj chodzi z Sam a Ashley. Czekajcie, wezmę sobie. Efekt motyla mam jakiś, to sobie przy okazji zerknę. Tak, Ashley zachęciła Matta do skorzystania z teleskopu. Matt zobaczył, jak Mike i Emily flirtują. To jest ten efekt motyla, a i zaktualizowano to. Chris dalej ufa Sam.
Aha, dobra. Chyba wiem, o co tutaj chodzi, Chris. Ciekawe, czy ja mogę... Wiecie, tak jak wcześniej, co pisało, że Emily... Aha, okej, tu mam jakieś wskazówki, będzie można zbierać. Trochę tego wam powiem, jest. Mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, znaleźć dużo tych znajdziek, które można tutaj znaleźć. Ale nie mam bestiariusza jako takiego i nie mów, że mi się gra zawiesiła. Tak, zbugowała mi się gra. To jest może dobry moment, żeby zakończyć ten materiał. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, do następnego.